poświęćcie chociaż odrobinę swoich praw dla tak materialnej rzeczy, jaką jest gmach. Gmach, który dzięki temu, że jest gmachem teatru, to niesie w sobie ducha. Ducha tego, co tutaj przez te 30 parę lat się działo. Przez sukcesy, klęski, śmiech, łzy, czasem nudę, czasem obojętność. To wszystko chyba warto sobie w tej chwili przypomnieć. Dzień dobry. Czy można? Doszliśmy do wniosku, że to jest niezbędne działanie i zdobyliśmy pieniądze, co nie było w tamtych czasach rzeczą prostą, no to zależało, żeby ten remont był kompleksowy i taki bardzo dobrze zrobiony. Więc ja co parę dni, co raz na tydzień czy raz na 10 dni podjeżdżałem, mieszkając już w Płocku, na teren budowy, objeżdżałem go i patrzyłem, jak postępują prace. Ktoś dyrektorowi Mokrowieckiemu doniósł, że to jakiś tajemniczy czarny samochód krąży wokół budowy. No długo nie mogli się połapać, kto to, aż się okazało, że to właśnie marszałek wizytuje teren remontu i modernizacji. No i wtedy, jak się spotkaliśmy, to dyrektor Mokrowiecki powiedział, no to nadzór bez przerwy funkcjonuje. Powiedziałem, no a jak sobie to wyobrażasz? Stary, to jak Boga kocham, jak labirynt w Faraonie. Niedługo to zniknie podłoga, wszystkie sztankiety. Ściana będzie wyrzucona, pogłębiona. Z inicjatywy marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika ze środków samorządu województwa mazowieckiego dokonano przebudowy i modernizacji budynku, który obecnie dysponuje 3 scenami i sporym zapleczem. Niedługo po tym teatr otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Modernizacja roku 2007.